Siemaneczko, jestem Cho, a to jest Mafia The City of Lost Heaven. Moi drodzy, kontynuujemy przygodę z naszą mafią. Idziemy powoli do końca. Today's job is just for relaxation, boys. There's an import from the... Czekajcie, coś mi nie pasuje. Brings in lots of luxury goods from around the world. Yesterday, another boatload of goods came into the harbor, and I have a taste for a few of the items on the list. What do they got that we don't have, sir? Well, I haven't smoked a decent cigar in a long time, and they have almost a ton of them. Cigars? Yeah, cigars. Something strange about that? Customers in our nightclubs are interested in good quality cigars, but they're expensive and difficult to get. If we managed to get a truck full of the best cigars, we could make as much money as we would off a bank job. What? Oh my God, just bring me a truckload. Paulie, explain it to them. Okay, it's like this. Paulie, what the hell is going on? How the hell would I know, Tommy? Rather just nab a truck full of expensive cigars. The Don wants them and it makes us money. So it's up to us to get them. It just seems a bit small time for him. Forget about it, Tom. The cigars we gotta steal are packed in crates at the harbor. We need to get them to a truck and leave the harbor. But first, we have to get in. How do we do that? There's a tougher guard at the harbor now than when Morello was around. Exactly. Brute force won't work, so we're gonna play this one cool. We'll just nab one of the trucks while they're moving goods around the city. Their trucks have signs on them that say Atlantic Import. We'll wait for one to come out of the harbor, follow it to a nice quiet place with no cops, then block its path. A few shots into the air or to get the driver out. Once we take his papers, one of us can get into the harbor. So we're gonna kill the poor bastard? Nah, it's too much hassle. So long as we get him out and get everything he's got on him. You'll take the truck to the harbor, Tommy. Load it up with the crates of cigars, then we'll meet at the agreed place. I'll load them up alone, unload them alone, and then maybe I'll smoke a few. So what are you gonna do? We'll wait a little away from the harbor at the agreed place. If somebody starts tailing you, we'll deal with them. Then you take the truck to the handoff point. Yeah, right. How will I recognize these crates? We'll have a sign on that says Scorsese Import-Export. And the agreed place? We'll go there and I'll show you. Yeah, first we'll go there and then we'll get the truck. So let's go. Dobra. Jest to misja, która troszkę się różni od misji w Definitive Edition. Ze względu na to, że w wersji definitywnej to wygląda tak, że Don Salieri mówi nam o diamentach, a na koniec okazuje się, że w środku są narkotyki, albo odwrotnie, teraz nie pamiętam. A tutaj jest jak jest. No, Vincenzo, ruszaj dupsko. Hey boy, so what'll it be? Get Tom here a bat and a gun, and get us two Thompsons. Jestem świeżo po nagraniu dla was Tramsima i trochę śpiący, ale nie odmówię sobie zagrania w mafię jeszcze. Także wiecie. Thanks, Vincenzo. Mogę być półprzytomny, ale muszę, bo dawno w mafię nie grałem. Muszę sobie dzisiaj troszkę tutaj pograć. O, jest ten Ebel. Hey there, boys. I have something here for you. Something special today. Ale my i tak nie pojedziemy. Wiesz, Ralfi, sobie czymś innym. Gdzie jeździć tam pola z tych kurwa lebiodo?
Yeah, I like it. Looks pretty good. You can get into it this way. My sobie tym srebrnym pojedziemy. Albo dobra, yeah, może okay. Pojedziemy. We can do that. Thanks, Ralphie. I've never seen this lock before. It's nothing. Dobra, jedziemy tym. Daj ten pajac, kurwa, w las. Kurwa, Ralph. Fuck. No, więc tak jak mówię. No nie mogłem sobie odpuścić. I muszę sobie troszkę w mafię pograć. Będzie to długi odcinek, bo to jest długa misja strasznie. W zasadzie zbliżamy się do końca mafijki. Potem przechodzimy do mafii 2. Uwielbiam mafię 2, nie wiem dlaczego. Ale też ma swój klimacik. Nie powiem. Już tam ten wątek mafijny jest taki troszkę mniejszy. Ale mimo wszystko nadal Mafię 2 lubię. Nienawidzę Mafii 3. Zresztą chyba jak wszyscy. Nie, wychodzimy. Okej, right here. This is perfect. Since we're all here, I want to ask you both something. What's on your mind? Well, I got this idea. I might need you to do a little job with me. Oh, yeah? What's the deal? Well, it's a big deal, actually. I can't manage it alone. You're my good buddies. We know each other, you know? And Salieri? He know about this? Nah, he doesn't, and he doesn't need to know. He's already got enough money. So, what's it all about? Well, I was checking out this bank. What? What? Cool it. It's okay. This bank isn't too secure. It's just a little joint. At the end of the month, they always have a big pile of money in the safe. We'd be pretty loaded if we pulled it off. Or we'd all be dead. What's the matter with you? Besides, we got plenty of money. Bull, we ain't doing bad, but we sure aren't loaded. Salieri ain't a bad boss, but once in a while I like to make some decent dough on the side. Not some tiny share. I'm not sure it's such a great plan, Paulie. What do you say, Sam? Count me out. The family's pretty important to me. Yeah, right. You're probably right. Forget about it. I was just thinking out loud. Okay, good. Okay, I think it's time. I'll go get ready. I'll be back in a while. Tom, let's get to the harbor. Dobra. No i to jest moment, w którym zaczyna nam się wszystko sypać. Za chwilę... Kurde. Za chwilę będziemy mieli napad na bank. A resztę już pewnie znacie, a jak nie, no to... To się możecie domyśleć, że... No nie będzie za kolorowo. Wait here for a truck and then follow it. We'll overtake it in a safe spot and take what we need. Dobra, jedzie ciężarówka już do nas.
A my się przygotujemy. Staniemy sobie tutaj. Jedzie już do nas. Ja już tą grę na tyle dobrze znam, że wiem, którędy ta ciężarówka jedzie, dokąd jedzie. O ty kurwa gnoju. Czemu ona się nie zatrzymała? Jebany kutas. Give me some papers and nothing will happen to you. I didn't do none to you. I don't have any. Whoa, one more time you ain't getting up again. Don't kill me. I got a wife and children. I'll meet Sam and we'll wait for you. Good luck, Tom. Dobra. Z tego co pamiętam, to dobrze się pozbyć tych skrzyń, które tutaj mamy. Ze względu na to, że... O, tym się wyrzuca, okej. Ze względu na to, że... gdzieś tam potem się... Kurwa mać. Ten cały ochroniarz i tak dalej na bramie rzuca, że przecież te skrzynie mieliśmy zawieźć. I co one tu robią? Z powrotem. Więc musimy się ich pozbyć. Chcąc, nie chcąc. Dobra, to już końcóweczka. I śmigamy. Dobra, teraz się nie będę odzywać, bo ta ciężarówka jest głośna. Więc będzie mnie chujowo słychać pewnie. Stop right there. Show me your license. All right, you can go. Dobra, są nasze skrzynie.
Where are you going? Why are you standing around doing nothing? We need all hands on deck today. I need you to take those crates down to the dispatch hall. I'm gonna go take a leak, and it better be done when I get back. Yes, Chief. Dobra. To jest szybki szpil. Nie zdążymy wszystkich załadować teraz. Więc wiecie. Będziemy musieli tam do chłopaków iść. Idziemy do chłopaków. Też mamy jeszcze chwilę czasu, ale dobra. Hey fellas, what can I do for you, buddy? Boys, we need to carry those crates down to the dispatch hall. All right then. Okay, let's go, boys. Niestety musimy wszystkie te skrzynie wnieść. Bo potem ten gościu tutaj przyjdzie na kontrolę. A wiecie, zrobi się niepotrzebny dym i będzie mission failed. Także musimy sobie te skrzynie poznosić. Ja wiem, że jakiś czas temu miałem problem z tą misją, ale to jeszcze na wersji pirackiej, że ten gościu przylatywał, robił aferę, że te skrzynie są niepoznoszone i tak dalej, i tak dalej. I kurde, był problem, żeby tą misję ogarnąć. Takie dziwne rzeczy się działy. O, może tak. Albo przychodził, tu coś mu nie pasowało i zaczynali w nas strzelać. Też takie rzeczy były. No, kurde, powiem wam, cudawianki. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych kurwa błędów ani nic i ładnie się tą misję ogarnie. Kończymy ją raz, dwa. Jeszcze macie po skrzyni, chłopaki. I wszystkie zniesione. Idzie. But you threw them here like trash. Dobra. Myślałem, że do mnie strzelać chce. Ej.
Dobra, poczekamy jeszcze chwilkę. Już. Dobra. Śmigam do niego. Hoppa. Chief, boys of the train there need you. They're having some problems. I should have known. As soon as I turn my back, everybody immediately goofs off. Dobra. Tu przy załadunku tych skrzyń też miałem jakieś problemy kiedyś. Jechała ciężarówka tutaj sprzeciwka. I wysiadali z niej i zaczynali we mnie strzelać. Taka absurdalna sytuacja, no ale co zrobić? Przy załadunku tych skrzyń przylatywali, strzelali we mnie. Kurwa, no masa takich dziwnych sytuacji była. Ale póki co wszystko działa dobrze. Więc jest zajebiście. Dobra. Wsiadamy. I jedziemy. O kurwa, nie w tą stronę pojechałem. Ja pierdolę. Pojebało mi się. O kurwa, nie tak to miało być. Nie tak miało być. Tej policji miało nie być. Kurwa, fuck. Się nam zablokowali. Ja tu poczekam, aż zgubię poszukiwania.
kurwa, opona przebita. Najgorsze, co może być. No. O, pan władza mnie nie poznaje. Kurwa, tu rzeźnia, trupy leżą, a pan władza idzie. Na lajcie. Bo on się będzie przejmował, nie? Okej, we're going. Dobra, najlepiej jechać chyba tunelem, nie? Albo tam przez tą chińską dzielnicę. Dobra, wiecie co, ja się teraz nie będę odzywać, bo naprawdę ta ciężarówka jest głośna. Ja was zastopuję i widzimy się w magazynie. Dobra, moi drodzy, dojeżdżamy powoli. Goni mnie policja, za przekroczenie prędkości oczywiście, ale o, już im się odwidziało. Udało mi się radiowóz zgubić, bo gonił mnie radiowóz. Perfect, we did it! Good. Now we can finally see what's inside these crates. Good idea. Hope it didn't get damaged on the way. A few of them fell off. The cigars are smashed up. Well, it ain't so bad. This one's just bent. So we'll straighten it out. Damn! I messed that up. What the hell are you doing? What? I dropped a few things, nothing big. Hey, Box, what do you got inside? Christ! Tom, you ain't gonna believe this! What is it? What's inside those boxes? Damn, are you thinking what I'm thinking? Well, they don't look like cigars. And it's definitely not rock candy. Those are diamonds, and a hell of a lot of them. What if they're just phonies? You know, they exchange cigars for mirrors, props, beads, stuff like that. I think only Columbus got away with that. These look like diamonds, Tom. There's a hell of a lot of them. I knew Salieri wouldn't risk so much for some damn cigars. Well, it looks like you were right. What do you want to do? Should we take them? What? You think we'd get away with it? Well, we could say that some crates got lost in the chase. Or... You can forget that. That's bullshit. Put them back where you found them. I don't want to end up with a hole in my head. We just took one or two each. I mean, there's so many. Paulie. Okay, okay, I'll put them back. What if Salieri doesn't even know about them? I think we can easily find out if he knows. How? Sam's bringing him here right now. Come, we'll see firsthand if he knows. Bravo, boys. You did it. You got a well-deserved bonus coming your way. Ah, one crate got broke, but it's nothing. Looks like these ones at the back are okay. Bravo, bravo. Boss, should we unload the crates and put the cigars into the warehouse? No, not yet. Anyway, why should you do it? I can get someone else. You want to work at my warehouse, too?
Now go take it real easy, boys. Z tego co wiem, Salieri miał zamiar to sprzedać i się podzielić zyskami z chłopakami. A oni zrobili sobie już napad na... Miał się zamiar z nimi podzielić, ale nie pykło. Dobra, zrobimy sobie też tą robotę na boku. So what, Tom? What's with the sudden change of heart? I didn't think you wanted to do it. That was when I still thought that Salieri wasn't using us. Now I know that he is. Well, you're certainly right there. So would you do the bank? What about Sam? Hey, you heard him. He's worried about what might happen and the Don coming after us. So if you want to do it, it's just you and me. What do you have to say? First, I'd like to see this bank. Then I'll listen to your plan. Fine. We can go and look at it right now. Okay, let's go. I zrobimy sobie tak. Ja teraz tą pierwszą część z wami tutaj ogram. Pojedziemy posłuchać tego planu. I na tym zakończymy. Resztę sobie ogarniemy w następnym odcinku i to będzie już taki ostatni odcinek z Mafii. A potem przejdziemy sobie do Mafii. A, nie, przepraszam, jeszcze zrobimy tutaj tą jazdę ekstremalną. Ale myślę, że to też będzie na góra dwa odcinki. Myślę, że w góra dwóch odcinkach się zamkniemy z tą jazdą ekstremalną. I... no i tyle. Wiem, że na bank jednej misji z tej jazdy ekstremalnej nie wypełnię. Ze względu na to, że na nią trzeba mieć słabszy komputer. I to bardzo. Słaby. Tam musimy jechać takim autkiem. Kremowym autkiem. Mamy go tutaj u Ralfa na podwórku. Ten, który zdobyliśmy chyba w ostatnim odcinku od Lukasa. On tam po drodze nam wybucha. I trzeba tam jechać na tyle szybko, żeby... Kurde, ja nie pamiętam dokładnie, o co chodzi. Może tak. Wiem, że one tam sobie coś wybucha. Trzeba jechać sobie i to ogarnąć. I chcąc, nie chcąc... Jeżeli ma się za mocny komputer, to tego się nie da zrobić. Tyle. Zadanie to było robione pod słabsze komputery, no bo to było w tamtych czasach, więc wiecie. I właśnie gdzieś na forum czytałem, że po prostu mamy za szybkie komputery teraz. I jeszcze kilka lat temu, jak na siłę chciałem to zadanie przejść, to czytałem, że można maksymalnie obciążyć komputer. Wiecie, włączając filmy, otwierając karty w przeglądarkach, no robić wszystko, uruchomić jakieś gry w tle, tylko po to, żeby jak najbardziej tą... Ale bajer, pierwszy raz to widzę. Kurde, tego nie widziałem nigdy. Tylko po to, żeby jak najmocniej obciążyć komputer, żeby działał wolniej.
specjalnie pod tą misję. No, ale niestety ja mam teraz takiego laptopa, że nie jestem w stanie go tak obciążyć, żeby tą misję przejść, więc tą jedną sobie olejemy, a jeszcze ogramy. Dobra, my zaraz wysiadamy, gdzieś tutaj jest ten bank na Central Islands, nie? Nie, tak, nie, kurde. Czy Downtown? Newark? Downtown? Kurde, nie patrzcie, nie pamiętam, gdzie jest ten bank. Na Downtown. Downtown musimy wyjść. Czyli jeszcze, no, dwa przystanki musimy przejechać. Tak, bo ten bank jest tutaj. Dobra, jedziemy, podziwiamy sobie panoramę tutaj. Pogadamy? Nie pogadamy. Podziwiamy sobie panoramy miasta. No. No, tak sobie to zorganizujemy. We're getting off here. Teraz właśnie ten bank sobie, że tak powiem, obejrzymy. Bo to jest też długa misja, bo potem przygotowania mamy. Musimy jechać po broń, musimy zdobyć samochód. I wiecie, jak to jest, kurde, no nie da się tego. Nie da się tego wszystkiego nagrać teraz, na już, na hura. Tym bardziej, że tak jak mówię, no to jest teraz długa misja. Więc sobie tak podzielimy, że tak powiem, na dwa. Pierwszą część teraz sobie zrobimy, drugą później. I moi drodzy. No i będziemy mieli misję z zabójstwem Sama. I koniec gry. So this is it. It ain't too big and ain't too small. Let's take a look inside. Good day. Yes, please? I'd like to take out $5. And your name is? Vic Comini. Okay. We'll start here in the hall. We'll run in here and shout that it's a raid. Those two guards will probably just give up. If they want to play heroes, we'll liquidate them. As soon as they're out of the What's way, that supposed to mean? The keys to the That's safe. It! I'm through with this bank! I can't disagree with you there, sir.
I think they'll talk if a gun's at their heads. Go to hell! You go through that door behind the counter after you get the key. The door leads to a corridor. On the right is a staircase down to the safe and upstairs to the office. If you have the keys, go straight to the safe. Otherwise, you'd have to get them somewhere upstairs. Downstairs, there will probably be more security guards. You'll have to deal with them alone while I keep everything in check upstairs. Downstairs, there's a large safe, which you got unlocked. Then you just gotta get the dough and get out. That's everything. Okay. Let's go. You better get out of here. Dobra. Wychodzimy. Musiałem sobie łapki posmarować, bo kurde, powiem wam. Mam tak suchą skórę. A nie lubię tego uczucia, że wiecie... Haczek gdzieś tak ociuchy mi suchymi spękanymi skórkami. The bank is connected to the home security system. But even with radio, cars can't get here for 5 minutes. That means we'll have 5 minutes from the time we get in to do everything and then disappear. We're gonna need some wheels. It's stupid to get a car from Ralphie, because he'll tell Salieri. You'll have to get a good fair set of wheels, Tommy. For you, that shouldn't be a problem. No, it shouldn't. I think Lucas would know of something. Okay. Try to get something fast. We'll need it. I'm guessing they won't just let us leave. Even if we get out of the bank in time, we could still meet the cops in the city. And how do you want to deal with them? We'll head to an abandoned joint right in Hoboken. It has Palmero Club written on the wall. Great. There's still a little problem with guns. I have my own stuff, but you don't. We'll need to get some kind of heater. I think I know a place where you can pick one up. Where's that? It's pretty far. It's probably best to go by train. Get on here and then go to Hoboken. Get off at the Central Hoboken station and go in the direction from which you came by the train to the nearest crossroads. Under the elevated railway, there's a road. Follow that and turn left at the next road. You'll see an old movie house called the Twister. At the side entrance, you'll find Yellow Pete's shop. Tell him I sent you. He should have something. I'll do that now. I'll get some weapons, then the car, then I'll stop by your place. Yeah. Pull in front of the building and honk your horn. The janitor is always locking the door. I'll come down and we'll go. I'll see you later. Dobra, no. Zauważyliście, że jak są takie scenki, to nie jeździ nic w koło. Dopiero teraz się zaczął jakiś ruch na ulicy. Dobra, moi mili, także tutaj się żegnamy. Albo wiecie co? Dobra, robimy dalej. Już sobie zrobię te przygotowania. Robię sobie teraz tą misję. I tyle. What do you want? Polly sent me. Oh, come in. Dobra. Ciach. Jomuś, odsuń się. Okay. Son, what brings you here? Polly sent me. We need some weapons. Right. Polly. Yeah, I know him. At least I think I know him. That short, moody guy, right? You could say that. Still working for Salieri? Yeah. Well, give that old Goomba my regards. Sure. Anyway, the weapons. Sure, sure. Yeah, so what does Polly need? Weźmiemy sobie tak. Magnuma. Weźmiemy sobie
To. I Thompsona. Colta mamy. I to sobie. That should be everything. Great. I won't keep you from your work, son. Now you say hello to Paulie for me, eh? Sure. Thanks. Dobra. I teraz jedziemy do Lukasa. Ogarniemy sobie autko i może... Dobra, przejdziemy tą misję całą już. Nie będziemy czarować, nie będę tego dzielić. Ani nic. Zróbmy to raz a porządnie. A na koniec zostawmy sobie największy smaczek, czyli ostatnią misję. Ogranicznik włączyć, bo kurde, nie wyrobię tutaj. Kurwa, czerwone światło, nie wierzę, nie. A, już mi się odechciało. No i zajebiście, to mi pasuje. Chodź tu, Luki. Hey, Luca, I need a powerful car and fast. Wow, hey, I was just about to call you. I also need a quick favor, and a car I have for you is definitely worth it. What do you need? I promised to bring some guy a delivery, and I can't get out of the shop today. Hey, could you take it to him? Okay, I ain't done no deliveries yet, sure. Now make sure nothing happens to the guy before you give it to him. He's passing it on to someone else, and if something happens to him... Yeah. No, moi drodzy, coś kurde przerwało. Nie wiem, co to się stanęło się. Jedziemy jeszcze raz do Lukasa. Takie są uroki mafii, kurde, no. Stara gra. I różne dziwne rzeczy się z nią dzieją. Tym bardziej, że ona ma już ile lat? 20 ponad? 20 lat, więc wiecie. Ile my już mamy Windowsów od tamtej pory? Jak ona wychodziła, to chyba był Windows XP, nie? Ja mam aktualnie Windowsa 11, więc... I tak dobrze, że to jeszcze w ogóle chodzi. Wow! Hey, I was just about to call you. I also need a quick favor, and a car I have for you is definitely worth it. What do you need? I promised to bring some guy a delivery, and I can't get out of the shop today. Hey, could you take it to him? Okay, I ain't done no deliveries yet, sure. Now make sure nothing happens to the guy before you give it to him. He's passing it on to someone else, and if something happens to him, the whole deal's ruined. And is something likely to happen? Well, you know, you never can tell. Where do I find this guy? On the plot under the Hoyston Bridge crossing the downtown. His name's Dick. Before you give it to him, make sure you ain't followed. Here it is. Dobra. I śmigamy.
Na szczęście daleko nie musimy jechać. O dziwo. Ba, my sobie nawet zjedziemy tutaj. O. Dobra. You Dick? Dick. My name's Big Dick. Sure. I got this package from Luca, Dick. Great. Anyone tell you? I don't think so. No. Yeah? Then who are those guys? Shit. So? Show them what you got. You too, Big Dick. Ouch! Ah! You friggin' douchebags. I'll mess you up. You don't want to mess with Dick. Gurn. Die. Ouch. I'll waste you all. I'll cut you off, I swear. Don't mess with Big Dick. Kurwa mać. A co ja to zrobiłem? Nie wierzę. Czujecie to? Ja się zastrzelę, kurwa. Nie no, tym Coltem nie mogę strzelać. Muszę wziąć i Thompsona użyć do tego. Trudno. Nie będę miał na potem. Zresztą ten Thompson też tam nie jest jakoś bardzo potrzebny. Ale kurde, no chciałem go mieć, no. Dobra. You Dick? Dick. My name's Big Dick. Sure. I got this package from Luca, Dick. Great. Anyone tell you? I don't think so. No. Yeah? Then who are those guys? Shit! So? Show them what you got. You too, Big Dick. Czekajcie, bo nie wiem, czy ja to nagrywam. Nagrywam. Te moje rozkminy. You friggin' douchebags. I'll mess you up. You don't wanna mess with Dick. Dobra. Hey, you ain't as soft as you look. You neither. What do you mean? Nothing. Don't worry about it. Enjoy yourself. Okay, fine. Send my regards to Lucas. Dobra, i śmigamy. Jedziemy zabrać autko. Zrobimy ten napad. I się rozstaniemy, moi drodzy. Najlepsze zostawimy sobie na koniec.
grzeczny pan policjant, ładnie się odsunął. Dobra, czy ja po tych schodach wyjadę, czy nie bardzo? A, dałem radę. Super. Teraz tego będę miał, tego kabrioleta czarno-czerwonego, o którym wam już mówiłem wcześniej. Za każdym razem myślałem, że to wtedy go dostanę, a tu jest taka sytuacja, że nie, że dopiero teraz go będę miał. Jesus, Lucas, that was a close one. And what happened? As soon as I got there, some hoods wanted to beat on us. Is Dick all right? Did you give him the package? Yeah, no problem. We took care of them together, and then he took off someplace. Oh, thank God. Oh, you don't know how grateful I am. I have a real beauty for you now. It's an American car from a German manufacturer. It's the best around these days. Well, it was certainly worth the risk. Where can I find it? Yesterday, I overheard a customer. Today, around this time, he's usually driving from Oakwood Junior High School to a meeting somewhere on Central Island. Then, follow him in where he parks, you simply take the car. Now, the locks will be your only problem. But I know you'll manage him, no trouble. Thanks, Lucas. Can't wait. Dobra. Mamy kawałek po to autko. Ale spoko. Dojedziemy. Zaiwanimy. I jedziemy po Poliego. Wszystko już mamy. Bronię mamy. Samochód mamy. Teraz może mi znowu wypierdolić misję. Nie ma problemu. Już się zapisała. Do tej gry w ogóle jest fajny zrobiony ten Polish mod. On dodaje nam tutaj polską dzielnicę. Są Fiaty 126P, są Fiaty 125P, Polonezy. No masa rzeczy. Ja pamiętam, kiedyś sobie modowałem często tą grę. Wrzucałem sobie tutaj Polonezy, wrzucałem sobie tutaj właśnie Fiaty 125P, taksówki, takie jak w serialu Zmiennicy. No cudawianki robiłem z tą grą. I głównie wiecie, bawiłem się w modyfikowanie, a nie w granie. Zresztą chyba każdy z nas tak za dzieciaka miał. Na przykład z Farming Simulator. Ja więcej szukałem modyfikacji, niż w tego farminga grałem. I tu sobie ściągnąłem jakiegoś Ursusa, tu coś i w zasadzie gówno robiłem na polu, tylko szukałem nowych modyfikacji. O. Dobra, moi drodzy, już wszystko mamy. Teraz jedziemy po Poliego. Fajna furka.
Teraz najważniejsze nie spierdolić tego. Dojechać chociaż po niego, żeby nam się gra zapisała. Więc postaram się jechać jak najgrzeczniej, bo nie chcę mi się, wiecie, znowu jechać po te auto specjalnie. Właśnie tym autkiem jest ta misja z wybuchającym tym do przejścia. To co wam mówiłem, że trzeba mieć słabszy komputer. No, także... Autko fajne, tylko one nam właśnie wybucha. Nie wiem, czy spadają granaty na nas, czy one samo wybucha. Nie wiem, na jakiej zasadzie ta misja tam dokładnie wygląda. Ale jest mega irytująca i ciężka do zrobienia. Stop police! Chuja na mnie stop police, kurwa. Nie zesraj. Dobra, te kajdanki to wiesz gdzie se możesz założyć? Na chuja se możesz założyć. Grzecznie 60. Ciekaw jestem jak w tamtych czasach mogli prędkość nam zmierzyć, nie? No bo... Do 60 jest ograniczenie, ale i tak jadę szybciej niż oni. Więc na jakiej zasadzie? Nie wiem. Pokażę wam teraz coś śmiesznego. To jest coś, co... Zawsze mnie śmieszy w tej misji. Zobaczcie to. Kurde. O, jest. Tak śmiesznie się oparł te okno, nie? Dobra, i teraz jedziemy do banku. So what? Everything's in order? Got everything you need? Yeah. That yellow Peter's a little nuts. He's no loony, but his stuff's good. Why they call him yellow? You see his teeth? They're the yellowest in town. And they also stink the most. Right. Ah, Żółty Pit. Oj, kurde. Powiem wam, mam ochotę pograć w GTA San Andreas. Mam ochotę również pograć w Vice City. I kurde, jak z Vice City nie ma problemu, bo mam na płycie. Tak gorzej z San Andreas, bo takowego nie posiadam na płycie. A kupować wersję definitywną nie uśmiecham się, bo to jest koszt 260 zł. Ja wiem, że tam są trzy części, bo GTA 3, Vice City i San Andreas. Ale mimo wszystko, no powiem wam, cena z dupy jest.
i... I chyba... Chyba sobie odpuszczę. Tym bardziej, że wiecie co, ja chcę sobie w najbliższym czasie kupić Simraila. Okay, everybody. This is a heist. You're down on the floor, nothing will happen to you. I said on the floor, everybody. Deal with the guard. And cool. Got you. Everything will be hunky dory. Leave me alone, please. Oh, no, please have mercy. Don't kill me. Kurwa mać, jeszcze mnie zajebią. What? Where can I find the man? He's upstairs in his office. Ouch. Please don't kill me. Keys to the safe. They're there in the cupboard. Just don't kill me. I have a family. So here you are. Chyba potrzebuję apteczkę. Kurwa mać, apteczka, jakaś łazienka, kurwa, cokolwiek. Fuck. To mi nic nie daje. Kurwa mać. Trudno. Ja wiem, że tu jest apteczka, ale z jednym tym życia to ja mogę mieć problem. Kurwa, tutaj też nie ma. I co ja teraz zrobię, biedny? Kurwa, fuck. Kurde, nigdzie nic sensownego.
Dobra, idę. Mam nadzieję, że ten czas, który tam był, to był czas do znalezienia sejfu, a nie na wykonanie całej misji, bo wtedy będę musiał zrobić powtórkę z rozrywki. Wow. I to jest fajne w tej misji, misji, że... Stop screaming! Stop right now! Nobody move! Że tu nie ma takiej bajki, że zabieramy sztabki złota, tylko bierzemy kasę. Dobra, moi mili, bo kurde, powiem wam, stało się coś dziwnego. Stało się coś dziwnego i zawiesiła mi się gra. Musiałem w ogóle całego laptopa zresetować. Więc szybko to ogarnę teraz i kończę, bo już dzieciaki mi powoli wstają. Ale ewidentnie coś z tą mafią jest, że takie cyrki się dzieją. Już tyle czasu już grałem, kurde, zobaczcie ile razy graliśmy, nic się nie stało. A tu coś takiego, może też ze względu na to, że ten czas mi się kończył, nie wiem. Co było przyczyną tego, że tak się stało, a nie inaczej. Dobra, to już wiemy. Aha, i nie dokończyłem wam. To jest fajne, że... nie ma tu takiej bajki pokazanej, że te sztabki złota zbieramy do worka i tak dalej, straty taty, tylko zabieramy kasę. To jest fajne, bo sztabka złota jest cholernie ciężka i nie byłby w stanie jej tak sobie unieść. Znaczy ich, to było kilka sztabek. Nie, musimy dookoła iść, dobra. Nie byłby w stanie ich unieść. Więc fajnie, że pokazali to tak, że bierzemy kasę, a nie te sztabki. Sztabki też tam są, nie? Dobra, wszystkich rozjebałem. Kurwa mać, jak to auto jedzie. To jakiś kurwa dramat. Fuck. Kurwa mać, zajebałem nas.
Okay, this is the place. We did it. Kurwa, wjeżdżaj. Dobra. No, musimy poczekać, aż pościg się zgubi. Mam nadzieję, że to nagrywam. Aha. Nie mam pytań. Dwa OBS-y włączone, super. Oj, powiem wam, no dramat. Mam nadzieję, że mi tego dwa OBS-y nie nagrywają. Bo się pochlastam. We're loaded, Tom. We did it. It worked. Sure looks like it. So what now? We'll change our clothes so they won't pick us up on the street. Put the dough in the briefcase. Fine, then what? Don't say a word to anyone. Sleep on it. Stop by tomorrow and think about what we're gonna do with the dough. I'll take it with me. So Sarah won't find it, you know? Just don't run off with it. Sure, I'll take off to Hawaii. Don't try it. I'd fine you and stuff that metal-plated briefcase down your throat. I'm looking forward to it. Dobra. Także tu się rozstaniemy, moi drodzy. No, mam nadzieję, że odcineczek się podobał. No i tyle, trzymajcie się. No i cześć.